Ryszard Kapuściński jest prawdopodobnie najbardziej znanym polskim pisarzem za granicą. Mało tego, być może jedynym, którego książki znaleźć można w księgarniach całego świata. Niezależnie od tego, czy będziemy w Londynie, Nowym Jorku, czy w jakimś bardziej egzotycznym miejscu. Mam jednocześnie wrażenie, że stosunek do niego czytelników w Polsce nie zawsze był pochlebny. Przez długie lata nie doceniano go. A nawet gdy uświadomiliśmy sobie w końcu, jaką estymą cieszy się za granicą, pojawiały się głosy krytyczne, że w swych książkach zmyśla, że manipuluje faktami, że niemożliwe, by przeżył to, co twierdzi, że przeżył, w końcu, że był agentem bezpieki i donosił na innych. Zarzut, który wydaje mi się szczególnie niepoważny, inaczej nie mógłby wyjeżdżać. Kapuściński pozostaje pewnego rodzaju zagadką, jako człowiek i jako pisarz. I konia z rzędem temu, który tę zagadkę kiedyś rozwikła, Bo żeby wiedzieć na pewno, co działo się, gdy przemierzał drogi, których nikt próżniego niego nie przemierzał, gdy jeździł do krajów, w których toczyły się wojny i rewolucje, trzeba było tam wtedy być z nim, a z tego co się orientuje nikogo prócz niego przy tym nie było. Sam czytając jego książki, przestawałem wielokrotnie zdumiony, zachodząc w głowę i mówiąc sam do siebie to przecież niemożliwe. To co pozostaje jednak poza wszelką wątpliwością to fakt że Kapuściński był i jest w swojej dziedzinie prawdziwym mistrzem. Nikt tak jak on nie pisał o Afryce i nikt nie podniósł reportażu do poziomu wielkiej literatury. Heban to książka, która okazała się w 1998 roku będąca zbiorem 29 reportaży z jego podróży po Czarnym Lądzie. Stanowi pewnego rodzaju przekrój dokumentujący całą jego niezwykłą karierę. Chociaż autor ten ma w swoim dorobku pozycje sławniejsze, to kto wie, czy nie jest to jego najdoskonalsze dzieło, właśnie poprzez swą fragmentaryczność, kalejdoskopowość, przez to, że nie zatrzymujemy się nigdzie na dłużej, ale przeskakujemy z jednego miejsca w drugie, by uchwycić to, czego uchwycić się nie da i zrozumieć to, czego zrozumieć nie sposób. Kapuściński bowiem, jak zaznacza na samym początku, pragnie ukazać, że coś takiego jak Afryka nie istnieje, że Afryka, być może nawet szerzej świat, jest tworem zbyt skomplikowanym, zbyt bogatym, zbyt różnorodnym, wymykającym się próbą jego zdefiniowania i zaszufladkowania. Kilka początkowych zawartych tu tekstów przynosi obraz pierwszych krajów afrykańskich, które wybiły się na wolność i uwolniły z kolonialnych więzów, poczynając od Gany, którą Kapuściński odwiedził w 1958 roku, rok po tym, jak stała się wolna. Można więc powiedzieć, że był on przy narodzinach wolnej Afryki. Te felietony są pełne nadziei na przyszłość, ale również wskazują na to, jak trudna droga czeka te nowo powstałe państwa. Bo cechą charakterystyczną dla pisarstwa autora jest to, że pozbawione jest ono sentymentalizmu. Nie ulega złudzeniom czasów, w jakich powstawało. Kapuściński z jednej strony przypomina zbrodnie dokonane przez białych kolonizatorów na Afrykanach, ale nie jest również bezkrytyczny wobec nich samych. Opisuje dramaty i próbuje je zrozumieć, ale samemu nie zajmuje żadnej pozycji. Jego stosunek do rozgrywających się wydarzeń jest głęboko humanistyczny. Interesuje go cierpienie człowieka, niezależnie od tego, w imię czego to cierpienie go dotyka. Jest to spojrzenie bardzo odległe od czarno-białego widzenia świata, lansowanego niezależnie od epoki, przez środki masowego przekazu. Kapuściński nie mówi nam, jakie jest wyjście z sytuacji, nie zrzuca całej winy na jakąś określoną grupę ludzi czy polityczną opcję. On stara się zawsze dotrzeć głębiej. Jako narrator pozostaje często nieobecny, niewidzialny. Nie dowiadujemy się, co czuje, jakie ma zdanie, jedynie relacjonuje tonem pozornie beznamiętnym to, co widzi. Wnioski pozostawia nam, a być może świadomy jest, że żadnych wniosków nie ma, jest tylko ludzki dramat. Głód, niesprawiedliwość, korupcja, przybierające rozmaite formy. Widzi wojny i rewolucje, zamachy stanu i katastrofy humanitarne, ale unika spojrzenia geopolitycznego. Od wielkiej polityki ważniejsze jest dla niego pochylenie się nad pojedynczym człowiekiem, wysłuchanie, co ma do powiedzenia, wczucie się w jego sytuację. Najbardziej wstrząsającymi fragmentami tej książki są rozdziały poświęcone zbrodniom, które na Afrykanach popełnili sami Afrykanie, tak jak krwawy dyktator Ugandy Idi Amin. Podobny charakter ma jego relacja z masakry w Ruandzie, i opis nieprawdopodobnych okrucień, z jakich dopuszczał się reżim Wybrzeża Kości Słoniowej, próbuje w nich kapuściński dotrzeć do przyczyn, zaprezentować rację obu stron, ale na jakimś poziomie jest bezradny, by ten ogrom przelanej niepotrzebnie krwi zrozumieć. W tym momencie pozostaje mu tylko zdumienie wobec ludzkiej głupoty, bo ci afrykańscy dyktatorzy nie są żadnymi geniuszami zła. To ludzie często niepiśmienni, pozbawieni elementarnego wykształcenia, jak Amin, którzy po dorwaniu się do władzy nie wiedzą, co z tą władzą zrobić i zabijają wszystkich wokół, bo to jedyne, co przychodzi im do głowy, w akcie całkowicie niepotrzebnym, pozbawionym sensu. Obok tych dramatycznych wydarzeń, oto relacjonuje dzień powszedni z życia mieszkańca Afryki, a jest to życie, którego nikt z nas nie jest w stanie sobie nawet wyobrazić, w którym każdy dzień jest walką o przeżycie bo natura stale próbuje go zabić, a lista potencjalnych zagrożeń zdaje się nie mieć końca. Jedyne bardziej osobiste części tej książki to fragmenty, w których Kapuściński sam zmaga się z malarią i gruźlicą, niemal umiera z pragnienia na środku pustyni, jest atakowany przez pająki, węże, komary, nie potrafi wydostać się z miejsca ogarniętego rewolucją, przebija się łódką w środku nocy przez ocean, jest stale okradany i grożą mu bronią, nie otrzymujemy tu jednak żadnych sytuacji heroicznych, czy takich, których realność poddać moglibyśmy w wątpliwość. Rzeczy, które dotykają naszego podróżnika są z reguły trywialne, a mimo to dla pojedynczego człowieka śmiertelnie groźne. Z tych wszystkich pozornie oderwanych od siebie wydarzeń, szczegółów, często sprawiających wrażenie mało istotnych, wyłania się tragiczna historia tego kontynentu. Historia, której nikt nie spisuje, której nie znajdziemy w podręcznikach, która nikogo w krajach bogatych nie interesuje. Wyjątkowość kapuścińskiego jako reportera polega na tym, że zawsze zdaje się on docierać tam, gdzie inni nie docierają, co poniekąd wynikało z ograniczeń finansowych czasów PRL-u. Jako prosty dziennikarz z Polski nie miał pieniędzy, które posiadali zachodni dziennikarze, by daje go nim mieszkać w drogich hotelach czy zatrudniać sztab podążających za nimi ludzi, ale paradoksalnie powodowało to, że był bliżej wydarzeń, bliżej zwykłego człowieka był w stanie na własnej skórze poznać problemy, z którymi borykali się opisywani przez niego ludzie. I z tego z czasem stworzył całą filozofię jak pisać o odległych krajach. Ale to jedynie połowa prawdy o wartości jego pracy. Druga połowa to zdumiewająca erudycja, z jaką wypowiada się o niemalże każdym zakątku Afryki, do jakiego dociera, a są to miejsca należące do tych najrzadziej odwiedzanych, do których samo dojechanie wydaje się niemożliwe. Jego wiedza na temat historii tych krajów, ich kultury, niuansów politycznych, społecznych, zdaje się nie mieć końca. Mamy stale wrażenie, że dotykamy jedynie powierzchni, pod którym znajduje się ocean informacji całkowicie nieprzebrany, z którego można czerpać w nieskończoność i nigdy się nie wyczerpie. Afryka kapuścińskiego mieni się milionem kolorów, każdy kraj jest inny, każdy wyjątkowy ale również każdy, przy całej swojej wyjątkowości egzotyczny, diametralnie różny od tego, co my, Europejczycy, uznajemy za zwyczajne i normalne. Lektura tych książek pozostawia nas w stanie bezustannego zdumienia, pozwala wniknąć w życie ludzi o zupełnie odmiennej od nas umysłowości, całkowicie różnym podejściu do świata. Także, chwilami mamy wrażenie, że opisywane kraje znajdują się nie na Ziemi, gdzie mieszkamy, ale gdzieś na Księżycu, a może jeszcze dalej, i każdy ten kraj, mimo że tak trudny do zrozumienia, wart jest, by go poznać, by zanurzyć się w jego odmienności. Ostatnie znajdujące się tu teksty przynoszą pogłębiające się rozczarowanie autora Afryką i afrykańskim marzeniem. Problemy, które opisywał od końca lat 50., nie zostały rozwiązane. Przywódcy nie wydobyli swych krajów z nędzy, wolność nie przyniosła chleba, sprawiedliwość nie zapanowała. Wciąż toczą się wojny, Afryka wciąż umiera i nic nie jesteśmy w stanie na to poradzić. Możemy tylko patrzeć i próbować zrozumieć. Najlepiej oczami Ryszarda Kapuścińskiego.